Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w krótkim filmiku informacyjnym i przy okazji mam do Was takie też małe pytanko. Jak pewnie zauważycie, wchodząc na kanał w dziale informacji, zmniejszyłem ilość odcinków do jednego dziennie. Ze względu na ten głupi limit w Playu, nie chcę przekroczyć tych 100 giga zbyt szybko i po prostu jeden odcinek dziennie myślę, że będzie optymalny. Dodatkowo da mi to też czas na spokojne przygotowanie tych filmów. Dlatego chyba już nigdy nie wrócimy do metody, że wiecie, 2-3 filmy dziennie. No chyba, że są jakieś niezorganizowane te filmy, znaczy niepowiązane z planem obowiązującym na kanale, czyli jakiś podcast dodatkowo lub jakieś luźne granie, które chcę Wam przedstawić też dodatkowo, to wtedy będzie prezentowane bocznymi torami, nie wchodzi bezpośrednio do planu. Te odcinki, które pojawiają się ramowo, są aktualnie w planie, to jest poniedziałek The Fair Fage, wtorek Wiedźmin, środa znowu Total War, czwartek Wiedźmin, piątek Total War, sobota Wiedźmin, niedziela Total War. I tak pociągniemy do chyba wykończenia obydwu serii. Z Wiedźmina, jeżeli Was interesuje, mam spory zapas odcinków, bo jak już kiedyś wspominałem, nagrywam tą serię takimi dłuższymi posiedzeniami, że mam ochotę czasem posiedzieć cały dzień i pograć w Wiedźmina, bo mi się przyjemnie w to klepie i dlatego wtedy też nagrywam. Natomiast trzecią erę nagrywam sobie na bieżąco. I teraz tak, patrząc optymistycznie na plan, co się będzie działo w najbliższych dniach, niedługo wychodzi Attila Total War, ten najnowszy Total. I teraz pytanko, bo mieliśmy sobie też kontynuować Mongołów. Mamy generalnie też Hellgate'a i Armę, którą szczerze powiem, że nie bardzo mi się chce, w ogóle mi się nie chce teraz grać ani w Hellgate'a, ani w Armę. To jest efekt tego, że miałem ten obronę doktoratu później, a bardzo długą przerwę od tej gry i zwyczajnie jak się nie siedzi w czymś na bieżąco, to choć powiedz, że znowu dmucham do mikrofonu, to trochę go odsunę. Jak się nie siedzi w czymś, to się po prostu nudzi i mi się aktualnie znudziło. Nie chcę mi się tam to prowadzić kompletnie. I teraz pytanko do Was, bo mieliśmy kontynuować tych Mongołów. Mongołowie mi się nie znudzili, to spokojnie. Tylko, że jak będzie ten Attila, to ja nie wiem, czy właśnie wywolicie na przykład Attilę, czy tych Mongołów. I bo jedno i drugie, no to będzie za dużo. Zapcha trochę kanał. Mam nadzieję, że do premiery, to nie wiem, czy Attila wychodzi 17 czy 27, bo jak wychodzi 17, wiecie co, teraz szybciutko sprawdzę, jeszcze przy Was minimalnie, tak. Attila Total War. Premiera 17 lutego. No i do 17 lutego na pewno nie skończymy Wiedźmina, bo wiem, że Wiedźmin ma jeszcze ponad chyba 20 albo 30 odcinków. Coś takiego albo coś co w ten desy mierzę. Zobaczę, ile jeszcze mam odcinków teraz z Wieśka. Jesteśmy na odcinku dzisiaj 24 chyba, albo 25, a ja mam nagrany Wieśka do 42 odcinka. Fabularnie mniej więcej stoję w projekcie gdzieś na początku trzeciego aktu, więc przeszedłem ten cały drugi akt. I teraz właśnie zastanawiam się, jak to zrobić, jak to ułożyć, bo chciałbym sobie z Wami zagrać na premierę w Attilę. Albo zrobimy to w ten sposób, że po prostu zawiesimy krasnoludy, jeżeli się nie skończą, bo myślę, że może skończymy krasnoludy do tego czasu. Ja sobie jeszcze tam wyliczę i wtedy trzecią erę zajmą krasnoludy. Trzecią erę zajmie krasnoludami Attila, który wyjdzie na premierę, bo jara mnie ta gra i chciałbym zobaczyć, czy po prostu ta gra będzie grywalna jak najbardziej w dniu premiery i poprowadzić sobie z tego, jest z Wami jakiś projekt. Wygląda ciekawie, mam nadzieję też, że mój komputer to uciągnie. A zamiast Wiedźmina po jego zakończeniu, jak już będziemy mieli tutaj wolne miejsce, wstawić sobie tych Mongołów. Więc wtedy będziemy mieć dwa Total Wary tak naprawdę na kanale i skupimy się troszkę bardziej na Total Warach, Hellgate'a i Armę może kiedyś dokończę. Nie wiem, zobacz. Na razie mi się nie chce w to grać kompletnie i te serie są odłożone do na razie do powrotu, aż mi się zachce w nie zagrać. No i poza tym, to nie wiem jeszcze, co bym tutaj myślał. Powiedzcie, co może coś doradzicie ciekawego. Tylko mówię Wam, wkładanie nowych odcinków na przykład po dwa dziennie odpada, bo mi internet niestety jest jeszcze potrzebny do pracy. Jak mi zwalnia, to mi strasznie to utrudnia.
Dlatego też nie możemy sobie na to pozwolić, ale jestem otwarty na propozycję ewentualnie jak ułożyć plan. Dobra, dzięki za uwagę tutaj i do zobaczenia chyba.